30 lipca, sobota z Ewangelii Świętego Mateusza. Kazał pochwycić Jana i związanego wrzucić do więzienia. Herod jawi się nam jako człowiek uwikłany w relacje i układy, które nie pozwalają mu działać w pełnej wolności. Herod nie potrafi być w pełni wolny. Cały czas gdzieś jest, można powiedzieć, uciemiężony, obarczony ludźmi, z którymi wchodził w jakieś relacje i układy i jest im wdzięczny. I podobnie jest tą sytuacją z Janem Chrzcicielem. Też obieca, że da wszystko, uczyni wszystko. Co za ludzka głupota. Heroda głupota. Myśląc, że ma władzę, stanie się mądrzejszy, silniejszy, pewny siebie. Zobaczmy, bardzo często tak jest w naszym życiu, że ci, którzy mają władzę, którzy pełnią jakieś funkcje, mają pod sobą ludzi, chcą pokazać, że są lepsi, mądrzejsi. Herod nie zważał na pouczenia Jana Chrzciciela. Nie zważał na to, że Jan Chrzciciel zwracał mu uwagę na temat jego życia moralnego. Uważał się za mądrzejszego. I często jest tak, że właśnie może ci malutcy, ci mało znaczący, którzy próbują zwrócić uwagę tym wyżej postawionym na jakichś stanowiskach mających jakąś władzę, często nie są zrozumiani, odrzuceni, a nawet pogardzani, często gdzieś zniżani do najniższej ludzkiej godności. Ludzie, którzy mają pewną władzę, nie liczą się z człowiekiem, tak jak nie liczył się Herod. Próbował żyć sobą, próbował żyć swoim ja. Myślał, że jego egoizm, jego pycha jest silniejsza. Pan Jezus uczy nas takiej pokory. Chyba pokory, której brakuje każdemu z nas. Bycie po prostu człowiekiem. Nie patrzeć na siebie przez to, kim jestem, co posiadam, jaką mam majętność, jakie stanowisko, jakie tytuły, jakie wykształcenie. Ale bycia człowiekiem. Ja jako ksiądz, nie jako ktoś, kto, nie wiem, ma jakiś tytuł, jakieś stanowisko, mam być człowiekiem. Dyrektor jakiegoś zakładu ma być człowiekiem dla swoich pracowników, swoich podwładnych. Oczywiście muszą być zachowane pewne zasady, ale na pierwszym miejscu ma być człowieczeństwo. Ma być relacja przyjaźni, miłości, szanowania siebie. Dzisiaj świat gardzi, człowiek gardzi drugim człowiekiem. Dzisiaj drugi człowiek nie liczy się w obliczu innych relacji. Ja liczę się z tymi, którzy, no właśnie, gdzieś mi tam sprzyjają, są cudowni, dobrzy. A ten, który jest tam gdzieś niżej, który nic nie znaczy, to można go często zmieszać z błotem. To można go zniszczyć. Ktoś, kto nie idzie po mojej linii, nie żyje tak jak ja, nie postępuje tak jak ja, nie jest już moim przyjacielem. Gdyby Jan Chrzciciel poklepywał Heroda i mówił: chłopie, dobrze robisz, nie skończyłby tak, jak skończył. Ale Jan Chrzciciel stawał w prawdzie. Tylko prawda nas wyzwoli. Tylko prawda potrafi powiedzieć wszystko o człowieku. Dobrze Pan Jezus powiedział kiedyś: nie bójcie się tych, co zabijają ciało. Bójcie się tych, co zabijają duszę. Bądźmy silni, odważni, mężni. Nie bójmy się tych, którzy mają władzę, którzy mogą coś wiele powiedzieć, mogą uczynić. To takie ziemskie, płytkie, słabe. Przepraszam, to śmieszni ludzie. Miej swoją godność. Patrz w Chrystusa.
Ucz się żyć Chrystusem i dawaj Chrystusa drugiemu człowiekowi. To nasze życie. Serca Wam błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Szczęść Boże. Do zobaczenia jutro.